dobry, moi drodzy, witam was w kolejnym vlogu i słuchajcie, dziś vloga zaczynamy od super, hiper, przepysznych gołąbków Agnieszki! Czyli mojej mamy, a twojej? Co twojej? Mojej. Twojej? Ba? Babci! Babci! A tak ogólnie, słuchajcie, mamy godzinę, no dobrze po 14, nie, jeszcze przed 14. Maksymilian oczywiście jeszcze w piżamie, dlatego że, słuchajcie, mieliśmy dzisiaj rano taką akcję. No, chcesz opowiedzieć? No to proszę, opowiadaj, jaka akcja była? Co robiłeś? Ty powiedz. No ja mam powiedzieć? Mam naskarżyć tutaj? Nie mam skarżyć? Nie, tylko powiedzieć, a nie naskarżyć. Aha, tylko powiedzieć, a nie naskarżyć. No to moi drodzy, dziś Maksymilian taki dał koncert. To nie jest zabawne. Normalnie było chyba ponad 2 godziny, słuchajcie, płaczu. Płakałeś, bo? Bo co? Bo mnie nie zabierasz. Bo, aha, no tak, bo powiedziałam mu, że go nie zabiorę na dmuchańce do momentu, aż nie posprząta swojego pokoju. I poprzątałem. Ale ile musiało być płaczu? Żebyś ty musiał posprzątać ten pokój. Ale to teraz śmieszne. Dlatego, że on już wie, że posprzątał, on już wie, że jedzie. Ale to, co ja dzisiaj rano przeżyłam, naprawdę myślałam, że nie nagram vloga, nie zacznę vloga, bo miałam takiego nerwa, mówię, kurde, po prostu, no nie, no dramat. No ale ja już ochłonęłam, Maksiulka już też zrobił się troszeczkę grzeczniejszy. Więc myślę, że spędzimy dzisiaj miło dzień, tak? Tak? Także zjadamy super, hiper, ekstra, bombowe gołąbki Agnieszki. Zaraz myjemy jeszcze ząbki, przebieramy się. No i jedziemy, tak? Tak, ale... Ready? Tak! Let's go! I gazetka. Ciekawe, którą gazetkę będzie nosił, co? No, no właśnie. Ogólnie nie wiadomo, czy Martyna z Alanem będą z nami jechali, dlatego że coś ciężko mi się... ciężko mi się z nią skontaktować, bo jeździ tam z mamą i coś załatwia. O nie, usmarowałaś mnie maścią! Zajadeksem! Nie no, po prostu to jest szalony szaleniec, przysięgam. Ale w każdym razie... No... Mieliśmy jechać na basen, ale dziś Maksymilian jakąś taką dziwną chrypę miał z rana. No i oczywiście też mojej koleżanki syn troszeczkę gorączkował w nocy, więc stwierdziliśmy po prostu, że odpuszczamy ten basen, ale jedziemy gdzie? Na dmuchańce. Lecimy na dmuchańce do szklarskiej poręby! Sąsiedzi naprawdę na policję zadzwonią. No, a ty chcesz, żeby policja przyjechała do nas? Gościu? No to właśnie, dla... O, proszę bardzo, patrzcie, jak Maksymilian zdrapał strupa. Kolejnego. I leci krew. I leciała krew, już nie leci. Dobra, lecimy. Torba spakowana, woda, nie woda, wszystko jest? Tak, i kasetka. No, gazetka. Zobaczymy. A ty maj. No właśnie, o tym mówiłam wcześniej, zobaczymy, kto ją trzymał. Nie, trzymasz sobie ją sam. Dobra, lecimy. Zobaczcie, przejeżdżamy właśnie tutaj, w drodze do Szklarskiej i co? Dmuchańce. A jestem tutaj! Tutaj idziemy? Kurczaki, mieliśmy do Szklarskiej, no ale dobra, najwyżej weźmiemy gdzieś, zaparkujemy tutaj. A jestem na tego dymowa. No dobra, okej, no to zaparkujemy sobie gdzieś tutaj, pójdziemy na te dmuchańce i po prostu zobaczymy, może pojedziemy sobie później do Szklarskiej. No i nici z naszej Szklarskiej Poręby. Patrzcie! Mynia jest... bardziej zadowolony z tych dmuchańców, więc po prostu polecimy tutaj. No. Ty, a ja ci może dozodam. Będziesz tam z mopkami, co ty na to? Co? A cię jest. No, jak gdzie? We Wrocku na przykład. Ale tu samo. Tam byś się świetnie nadawał. I co, gdzie najpierw? A potem tu. Słuchajcie, ogólnie 6 dyszek kosztowało wejście i ogólnie jest bez limitu do godziny 20, także prawdopodobnie dzisiaj tu spędzimy cały dzień. Ale wiesz, że musisz ściągać, no, buciki, no. Tylko weź takie połóż może w miejscu, żeby nikomu nie przeszkadzały. I ostrożnie, dobra? Zobaczcie, w ogóle tak, o, tutaj są jakieś piłeczki do skakania. Tu jest, są jakieś zjeżdżalnie. Tutaj, co tu jest? Też jakiś statek. Co? No właśnie widzę, jak dzieciaki skaczą. Skoczysz? Skoczysz tędy też? No, a ty możesz dalej. Dobra, to dawaj, zjedź tędy i pójdziemy na te piłki. Tam dalej w ogóle jest jakiś mega wielki tor przeszkód, tutaj jakieś też pierdy, a tam w ogóle skaczą dzieciaczki na jakby taką, jakby nie wiem, co na coś dmuchanego. Ale w sumie spoko, jak na 60 zł
na całą dobę. Mega fajnie. Mam nadzieję, że dzisiaj Maksymilian pójdzie szybko spać. Jak tak się wybawi. Na plecach? No, na łokcie uważaj. Woo! Na łokcie uważaj, żeby się nie przypalić, wiesz? Jeszcze raz, co? No ja mogę przypalić. No bo możesz tak, wiesz co, za szybko. A teraz tu. A nie chcesz i poskakać na tych piłkach? Zobacz, nikogo nie ma. Dawaj. Dawaj, póki nikogo nie ma. Ale... Dawaj. Leć. No dobra, po trawce, dawaj, nic się nie stanie. Tylko patrz na, gdzie dajesz stopę. Go! Hop! Dawaj, druga. Super! Uuu! Ale ci wygięło trochę. Nie no, nieźle. Pięć. Gdzie ona miała być? A teraz tam. Gdzie teraz? Tam. Na tor przeszkód? A dasz radę? Tak. Dobra, wierzę w ciebie, dawaj, lecimy. Jak? Dajesz radę? No i super, dawaj, dawaj. Dobrze, dobrze, że skarpetek nie masz, co? Chociaż lepiej się wspina. Tu? Jezus Marysienko. Nieźle! Uważaj! Bardzo ładnie, pięć. Pięknie. Uważaj. No jak plażowicz wyglądasz bez tej koszulki w samym centrum miasta. Co? Idziemy na lody? Tak. Zrobiliśmy sobie, słuchajcie, małą przerwę, ponieważ idziemy kupić wody więcej, bo nam zabrakło. Ja już nie mam. I po lody. A kiedy będzie, kiedy będę wracać już do domu, to ja chcę kupić loda. Ale możemy teraz sobie zjeść loda i później jeszcze zjeść loda. Dobra. No. Maksymilian chyba ma kolkę. Za dużo ruchu chyba, ale słuchajcie, jest tak strasznie gorąco, że musimy chyba iść kupić tą wodę i chyba gdzieś tutaj usiąść w cieniu, żeby troszeczkę odpocząć. O. Oho. Oho. Mam nadzieję, że dzisiaj Maksymilian pójdzie szybciej spać. Co? Pójdziesz szybciej spać? Nie. Nie? No mieliśmy do Szklarskiej jeszcze dzisiaj pojechać też. Albo nie, w sumie do Szklarskiej to będzie, słuchajcie, głupi pomysł, bo pewnie zaśnie mi w aucie, więc... Chyba tą Szklarską sobie po prostu odpuścimy. Nie zasnę w aucie. Nie zaśniesz w aucie? Nie? No wskakuj. Boże, jak ja dawno w Algiku nie byłam. Dawaj, lecimy. Nie byłaś dawno. Kupujemy jakieś picie i lody. Tutaj zobacz, jest taka z dzióbkiem. Santa Marta się nazywa, jak twoja babcia. Jak twoja babcia ma na imię? Marta, a druga Agnieszka, tak? A zobacz, tu jest Santa Marta. Masz wodę o imieniu twojej babci. Chodź. To co? Woda? Sok? Ja akurat uważam, że ten sok nie jest dobrym wyborem. Jest, ale dobry, troszeczkę się dobry. Uparł. No bo dobrze. Nie, bo to jest arbuzowy. No dobrze, okej. Okay. Ja wzięłam sobie izotonika. Weź sobie dwa. No daj. I jedziemy po lody. Dawaj. A ja. Preferujesz ekipę, czy jednak coś innego? Coś innego? Kaktusa tam masz. Kupiliśmy, moi drodzy, lody i idziemy sobie tutaj usiąść na taki mureczek, żeby sobie troszeczkę odpocząć, dlatego że tutaj jest cień. Zamieńmy się. Nie, nie ma opcji. Ja wzięłam sobie ekipę. A Max? Obrażalski? No masz, spróbuj sobie, proszę. A Max wziął sobie arbuzowego. No i już. I już widzę. Fajnie, super. Ale ten jest pyszny. Arbuzowy. A te są moje urobione. To dlaczego tego nie wziąłeś, tylko wziąłeś sobie arbuzowego? Bo mi się zapomniałem. Zapomniałem, ja? No, także super. Zostałam, słuchajcie, znowu wyrolowana. Tak? Ale jemy lody i lecimy jeszcze na... uważaj! Idziemy jeszcze tam na te błonie, na dmuchańce. Powiem wam, że ja ogólnie jestem w tak wielkim szoku. Maksymilian to po prostu naprawdę, on się niczego nie boi. Niczego nie boi. On, każda jakaś tam przeszkoda, on leci, nie patrzy, skacze, nie skacze. Ja jestem po prostu w szoku. To jest, powiem wam, że mega duża zaleta, ale ja żyję w wielkim stresie. Myślę, że mamuśki wiedzą, o co chodzi. Jak to jest, jak dziecko jest takie... Mama, a wy to... Nie bojący się niczego. A wy to co? Tak. Bo one strzelają. Strzelają? Antek, stan, bo ci się będą wpychać w kolejkę. Koniec, moi drodzy, na dziś. Po prostu koniec. Cztery... Nie. No jak nie? Właśnie tak. 4 godziny, słuchajcie. 4 bite godziny byliśmy na dmuchańcach. Ja jestem wypompowana, pomimo tego, że siedziałam, w sumie nie siedziałam, bo latałam za nim cały czas.
A on to pewnie jest wypompowany na maksa, co? Masz jeszcze siłę, czy nie? No ja nie wiem, skąd ty tą siłę bierzesz. Ale byliśmy, słuchajcie, jeszcze w sklepie i kupiłam, słuchajcie, tyle marchewek. Dlatego, że jutro w planie jest pojechać do agroturystyki i właśnie gdzieś tam sobie pokarmić zwierzątka. Zobaczymy, co z tych naszych planów dzisiaj wyjdzie. Kupiłam też szpinak i fetę, dlatego, że mam zamiar dzisiaj zrobić naleśniki. Maksiulce oczywiście na słodko, bo on tak średnio ze szpinakiem lubi. A ja oczywiście ze szpinakiem. Kupiłam mrożony, dlatego, że nie było świeżego. Niestety, no ale trudno, poradzimy sobie z mrożonym szpinaczkiem. Czasem tak bywa. Także, moi drodzy, oksy na twarz i lecimy do domu, bo brak mocy.